Nie, proste pytanie, jak forma? Forma na razie treningowa, do Mistrzostw Polski jeszcze daleko, także szlifujemy cały czas. A jak jest przed Wami najbliższy kalendarz startów? Koleżanka w najbliższych dniach wyjeżdża do Meksyku, żeby nas reprezentować i zbierać kwalifikacje do konkurencji, w których jeszcze nie mamy kwalifikacji, a chciałybyśmy wystartować. A drugiej koleżanki jedzie do Berlina, a my szykujemy się do Mistrzostw Świata. Jak się Wam trenuje tutaj na obiekcie w BGC Tarena w Pruszkowie? Obiekt jest wspaniały, jest nowy, jest jeden z najpiękniejszych w Europie, ale niestety trochę niszczeje. Z wiadomych przyczyn nikt nie chce o niego tak się zatroszczyć trochę bardziej. Myślę, że jeśli nie dojdzie do tego, że ktoś zacznie o to dbać, to za kilka lat będziemy musieli jeździć za granicę, żeby móc trenować i przygotowywać się do najważniejszych startów. A jak wygląda sytuacja z Waszymi stypendiami? Nasze stypendia są jeszcze w trakcie przemyśleń i myślę, że pani minister będzie dla nas łaskawsza i zmieni jednak zdanie i nam przyzna stypendia. To jest drogi sport? Bardzo drogi. Wymaga naprawdę, potrzebujemy sponsorów, których ciągle poszukujemy i naprawdę wiele, wiele nam jeszcze brakuje.